Czarodziej z Guz. Zapraszamy wszystkich do naszej szkoły czarnej magii. Uczą magii. Już nie jest modna, teraz liczy się nauka. Właśnie, chodźmy do domu. Kolejna panią Mizdronie, musi pani zacząć, wiem. Proszę, oto pieniądze dla was. Pieniążki, chodźcie do mnie. Jak łatwo mieć dużo pieniędzy. Ja też chcę być bogaty. Chyba nie przywłaszczysz sobie naszych pieniędzy. Głupku, czy ty zawsze musisz być taki zręczny? Zaraz nas zdemaskują. Teraz wiecie, o co chodzi. Jeśli zapiszecie się do szkoły czarnej magii, będziecie bogaci. Poza tym ci, którzy zapiszą się dzisiaj, mogą liczyć na specjalne względy. Pomnożymy wasz kapitał 10-krotnie. 10-krotnie? Ten magiczny wazon jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jeśli włożycie do niego wasze portfele, pieniądze się pomnożą. Kto chce spróbować? A teraz wyrecytujemy magiczną formułkę i wejdziemy do środka. Co oni tam robią? Co się dzieje? Dlaczego nie wychodzą? Chcę moje pieniądze. Co to znaczy? Gdzie oni są? To jest bomba. Ratunku! Janet, spójrz na tę czaszkę. To nowe oszustwo trójki Drombo. Chodźmy zobaczyć. Dlatego wszyscy uciekli. Nie wiedzieli, że to tylko imitacja bomby. Sprawdźmy. Tu jest otwarte. Ale ciężki ten worek. Jest w nim masa pieniędzy. Złoty kolczyk. Więc tak mnie traktujecie? Nie zapomnę wam tego. Bądźcie pewni, dokuro Bey. Tak, to ja. Przyszedłem, żeby dać wam instrukcję w sprawie nowej misji. Tak jest. Poznałem pewnego człowieka, który wie, gdzie jest kamień dokuro. Jest pan pewien, że to prawdziwa informacja? Macie wątpliwości? Powinniście wiedzieć, że zawsze mówię prawdę. Posłuchajcie, kamień dokuro ma dziewczynka o imieniu Dorsey. Proszę powiedzieć, gdzie możemy ją znaleźć. Ruszajcie w kierunku regionu Guz. Życzę powodzenia. Dokuro Bey wybuchnie. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, zanim będzie za późno. Bojaki, mam pomysł. Miejmy nadzieję, że dobry. Wybacz mi, Zdronio. Po prostu nie można nic zrobić, głupcze. Gotowy. Co pani myśli o naszym pojeździe? Nazywa się Aobinder. Aobinder? Najważniejsza jest zawartość, a nie powierzchowność. Kobieta może malować się, ale i tak nie będzie piękna, jeśli nie będzie wartościowa. Racja, kobieta powinna być subtelna i elegancka. Moja kuzynka Mary, 18-latka, nie jest piękna, ale ma dobrą prezencję, ma wielu adoratorów. Naprawdę? Mogę zapytać cię o wiek? Mam 25 lat i 3 miesiące. Co? I jeszcze nie znalazłaś męża mimo swojej elegancji? Teraz rozumiem, dlaczego codziennie cię malujesz. Przestań. Nie zna się na żartach. Za nimi, szybko. Akurat na czas. Ruszajmy. Weźmy Jatta Króla. To jest miejsce przeznaczenia trójki Drombo. I rzeczywiście, znaleźli dziewczynkę, o której wspominał dokuro Bey. Mamy dziewczynkę. Nie było trudno ją znaleźć. Szybko, łapcie ją. Rozkaz. Chce mi się pić.
Przyniosę ci trochę wody. Nie, to moja kolej. Stójcie, to moje zadanie. Kim jesteście? Teraz czas na kąpiel. Oni nie potrafią pływać. Bardzo dobrze, teraz się przebierzemy. Tonsler, ty będziesz lwem, a ty bojaki. Kageshim, dobrze, a ja będę Brykmanem. Jaka chłodna. Bardzo dziękuję, przyjaciele. Zawsze jesteśmy uprzejmi dla ładnych dziewcząt. A teraz, Dorsi, chcemy dostać kamień do Kuro. Co mamy zrobić? Jak to? Nie chcecie spotkać króla Guz, żeby pomógł wam przybrać ludzką postać? Oczywiście, tylko że do tego potrzebny jest kamień do Kuro. Może macie rację. Nie wiem, gdzie jest ten kamień, ale na pewno tu gdzieś w Guz jest jakiś tajemniczy kamień. Jestem pewna, że to on, więc chodźmy. To jest królestwo Guz. Miejmy nadzieję, że czarodziej, który tu mieszka, będzie mógł wysłać mnie do Kanzan. Stójcie, dokąd idziecie? Chcemy zobaczyć się z jego wysokością, żeby poprosić go o przysługę. Teraz nie wolno, król je śniadanie. Dopiero śniadanie? Przecież jest południe. Zaczął rano. Jego wysokość znany jest ze swego apetytu. Nie możecie mu przeszkadzać, dopóki nie skończy. To jest dla pana, panie strażniku. Proszę nas wpuścić. Dobrze, tym razem możecie wejść. W zasadzie to nie moja broszka, ale on bardzo łatwo zmienia decyzję. Co? Była tu trójka dziwnych osobników? Na pewno chodzi o trójkę Drombo. Dziękujemy za ocalenie. Wrzucili nas do rzeki i zabrali ze sobą Dorsi. Znacie ją? Tornado przyniosło tu tę dziewczynkę. Pochodzi z Kanzan. Naprawdę? Ale jak spotka czarodzieja z Guz, będzie mogła wrócić do swojego kraju. A my zostaniemy przemienieni w ludzi. Już prawie dotarliśmy do królestwa Guz. Nie martwcie się, pomożemy wam. Oczywiście, tym razem też pokonamy trójkę Drombo. Chodźmy więc. Nie ma się czemu dziwić, że to śniadanie tak długo trwa. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak wolno jadł. Wasza wysokość, prosimy o pomoc. Wiemy, że jesteś wielkim czarodziejem. Proszę nas wysłuchać. Ci ludzie chcieliby spotkać się także z królową. Wiecie, że tak obrzydł jej ten leniwy król, że odeszła z zamku. Miała rację. Ten widok jest naprawdę obrzydliwy. Rozumiem. Chcecie ją spotkać? To bardzo uparta kobieta. Mogę was zapewnić, przeżyłem z nią wiele lat. Ale jestem pewien, że na pewno ma jakiś słaby punkt. To prawda. Może uda się wam odebrać jej magiczny kamień. Czy nie nazywa się on Dokuro? Możliwe. Dokładnie nie wiem. Teraz już nie jesteś nam potrzebna. Kim jesteście? Jesteśmy szlachetnymi złodziejami i nazywamy się Trójka Drombo. Nie traćmy więcej czasu. Jedźmy po kamień Dokuro. Zaraz wezwę Aobindera i natychmiast ruszamy. Szybko, tak jest. I co teraz będzie? Proszę się nie martwić, zaprowadzę ich do królowej. Ale kiedy wrócę, wasza wysokość musi mi wyświadczyć przysługę. Zgoda. Proszę pamiętać o obietnicy. Skoro są tacy okrutni, to co możemy zrobić? Musimy pomóc królowej. To powinno ją wiele nauczyć. Ale głupi. Wasza wysokość, ona ryzykuje życie. Musimy coś zrobić. Nie wierzę, że król tak powiedział. Chcę waszą wysokość zabić. Przysięgam, że nigdy w życiu nie skłamałam. Ale to cios.
Wasza wysokość, król jest starym człowiekiem. Przysłał także tę dziewczynkę, żeby panią zabiła. To nieprawda, oni chcą ukraść kamień. Właśnie, proszę mi dać kamień do Kuro. Jak śmiecie mnie okłamywać, zaraz wam pokażę. Lepiej uciekajmy. Nie zostawiajcie mnie. Wasza wysokość, nie opuszczę tego zamku, dopóki nie zgodzi się pani wrócić do króla. Dorsey, jesteś bardzo szlachetną dziewczynką. To nieprawda. Przybyłam tu, bo król obiecał mi wyświadczyć łaskę, jeśli przekonałabym waszą wysokość do powrotu. Pozwól, że dam ci to. To magiczna pałeczka. Posługiwałam się nią przez długi czas. Teraz będzie mogła spełnić tylko jedną twoją prośbę. Proszę. Dziękuję. To trójka Drombo. Uciekajmy. A teraz zobaczycie nasze czary. Dajcie mi natychmiast kamień do Kuro, bo w przeciwnym razie... To na pewno oni. Obawiam się, że tak. To ja, kochanie. Skąd się wasza wysokość tu wziął? Dzięki Yattamanowi. Dopóki Yattamani będą na świecie, niesprawiedliwość nie zatriumfuje. To ja, Yatta 1. A ja jestem Yatta 2 w służbie sprawiedliwości. Dlaczego zawsze pojawiają się w najlepszym momencie i wygłaszają to głupie zdanie? Skończcie z nimi natychmiast. Rozumiem, że jesteś wściekła, ale przydałoby się więcej taktu. Nic mnie to nie obchodzi. Kazałam ich zniszczyć. Zupełnie bez serca. Już się robi. Rakieta wodna. Yatta! Sfera spaziale! Bija! Yatta King! Roboty Yatta znajdują się w hangarze Yatta Króla, zawsze gotowe, żeby wkroczyć do akcji. Komputer zadecyduje, który z tej trójki będzie dziś walczył. Muzyka. Stać! Dzisiaj ja zwyciężyłam. Gotowi do walki. Odjazd. Wyjeżdża Yatta Boxer. Proszę się uspokoić, to nie Yatta Boxer. W takim razie co to jest? To tylko Yatta Bull. Zaczyna się zabawa. Znowu ta syrena. Ja też chcę spróbować. Przykro mi, ale ktoś o tak krótkich nogach niczego tu nie zdziała. Bojaki, atakuj. Dobrze. Obronię cię, kochanie. Wszystko w porządku? Tak, a ty jak się czujesz? Użyj magicznej pałeczki. Nie mogę. Dorsey, masz jedno życzenie do wypowiedzenia, pamiętasz? Chciałabym wrócić do domu. Magiczna pałeczko, pomóż parze królewskiej. Kochany, jesteśmy uratowani. Yatta Bull, oto twój wzmacniacz. Działa. A to, panie i panowie, roboty, niespodzianka tego tygodnia. Pantofle. Wiele robotów używali, ale te są najgorsze. Ciekawe, jak skończymy. Co mogą zrobić pantofle? Odpocznę trochę, zjem frytki, bojaki... Podaj mi je. Proszę bardzo. Teraz chcę zobaczyć, co masz przeciw tym pantoflom. Oto nasze mini roboty. Chodniczki? Ty chyba jesteś zmęczony. To nie jest zwykły chodniczek, ale chodniczek wykonany z blachy i wyposażony w bomby. Nigdy nie mówisz prawdy. To są magnesy.
Teraz utworzą rakietę. Znakomicie, Bojaki. Wykonałeś dobrą robotę. Masz bardzo ciekawe wąsy, promienne oczy i ładny nos. Tonsler, zostań tam, gdzie jesteś. Dobrze. Nawet świnka może wdrapać się na drzewo, kiedy jest chwalona. Zorientował się, że cię chwaliłam. To nieładnie z twojej strony. Jak wykończymy Yattamanów, zostaniemy gwiazdorami, będziemy sławni. A teraz dobijemy ich. Udało się. Możemy ruszać? Oczywiście. A więc? Yattaman! Yattaboy! Dziękuję, Dorsi. Jesteś szlachetną dziewczynką, uratowałaś nam życie, ale straciłaś możliwość powrotu do domu, prawda? Nic nie szkodzi, mam tu wielu przyjaciół. Nie martw się, odnajdziemy twój kraj. A potem odprowadzimy cię do Kanzan. Dokąd? Kanzan? Wiem, gdzie to jest. Wasza wysokość mówi poważnie? Oczywiście, możesz tam dojść nawet bez moich czarów. Całe szczęście. Gratuluję. Życzenie twoje jest spełnione, ale wy nie zamieniliście się w ludzi. Nie chcemy się już zamieniać. Jesteśmy odważni tak jak oni. A czasami nawet ich przewyższamy odwagą. Na tej pałeczce nie ma kamienia do kuro. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Co też robi trójka Drombo? Teraz poniesiecie karę. To nie był kamień do kuro. Więc pan też wie? Tak, wiem, że popełniłem błąd. Jak pan widzi, nie zawsze jest to nasza wina. Mógłby pan chociaż raz puścić nas do domu, nie wymierzając kary? To dobra myśl. Zgoda. Tym razem możecie wracać do domu. Naprawdę? Oczywiście, muzyka. Więc po co ta muzyka? Do licha, mam złe przeczucie. Zabiorę was do domu latającym dywanem. Chyba jest szczery. Wyrzućmy rowery. Wspaniale, to dopiero podróż. Czasami do Kurobei jest miły. Skoro nie masz jeszcze męża, dlaczego nie pomyślisz o nim? Widocznie nie wiesz, że muszę wprost opędzać się od licznych propozycji małżeńskich. Obawiam się, że ta podróż wcale nie będzie taka przyjemna. Co masz na myśli? Nie rozumiem. Ojej, dywan się pruje. Spadamy na ziemię. Masz rację. Zrób coś, Bojaki. Mogę spróbować, ale obawiam się, że nic nie wskuram. W takim razie jest to po prostu kara do Kurobeja. Też tak myślę. Do Kurobei, wybacz nam. Nadszedł odpowiedni moment na pożegnanie. Do następnego odcinka.